Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stern na moim kanale. Moi drodzy, witam Was serdecznie, po 4 miesiącach zostałem obudzony, lawina zalała internet, mianowicie jest premiera Broken Ranks. Będzie kiedy? Będzie w styczniu, przynajmniej tutaj tak jest tak napisane, więc wow, nie sądziłem, że doczekam, no poddałem się 4 miesiące temu, stwierdziłem, że nie mam pomysłu na materiały, odchodzę i w ogóle to pieprzyć to, ale w sumie wracamy, to jest chyba dobry moment, zostały nam 3 miesiące do premiery, niecałe, Jezus, ej, chwila, jest listopad, wow. Zostały 2 miesiące z kawałkiem do premiery, więc jest to idealny moment, żeby wrócić sobie na kanał. Nawet pojadę niedługo po kapelusz, bo póki co w tej diabilskiej czapce siedzę. I co, dzisiaj sobie zobaczymy zmiany. Mamy tak, mamy sobie fajną w ogóle stronę, to jest strona Broken Ranksa, w końcu jest fajnie zrobiona. Ogłaszamy miesiąc premiery, to jest parę fajnych informacji. Dalej mamy dev vloga, do zobaczenia. To później jeszcze mamy pytania i odpowiedzi. Wybiorę tylko te najciekawsze. I mamy jeszcze trailer, więc tak, linki wszystkie są w opisie, jeżeli ktoś by był ciekawy dokładnie, ja sobie się troszkę przelecę. Miło mi was powitać tak po dosyć długim czasie nieobecności, mam nadzieję, że nie zawiodę i w sumie teraz jakaś tam regularność będzie. Zajmiemy się na początku trailerem. Tak jak wspomniałem, Broken Ranks wychodzi w styczniu według tego, co nam tutaj twórcy zapowiedzieli, więc zostało nam bardzo niewiele czasu, niedługo 3D, jeszcze będzie jakieś pożegnanie z 2D, na pewno będzie trzeba zrobić, a póki co zobaczmy, co przygotowali dla nas twórcy. Ja tylko biorę sobie słuchawki, bo nic nie mam aktualnie, więc oglądamy. Januar 2022. No trailer jest dosyć krótki i dosyć intensywny, mamy tutaj wszystko, co już doskonale znamy. Ogólnie nie wiem, jak daleko doszli gracze na drugiej open becie, ja niestety nie grałem, więc nie wiem tutaj dokładnie, jakie są wszystkie nowości. Ja tu widzę nowe rzeczy, na przykład to coś, co to w ogóle jest, what the fuck, co to jest, tak szczerze. Przechodzimy sobie do najlepszej chyba strony, jeżeli chodzi o wizualność. Tutaj mamy stronę brokenrans.com. I co? I mamy tutaj jakiegoś posta. Twórcy się tutaj witają, piszą, że stworzyli sobie dział newsów. Oczywiście ten dział newsów będziemy sobie śledzili na bieżąco. Jeżeli będzie coś ciekawego, będę was informował. Będziecie dać suba swoją drogą, jeżeli was to interesuje. I mamy pytania i odpowiedzi, do które też sobie zaraz zobaczymy. Dobra, i zobaczmy sobie pytania i odpowiedzi od twórców. Generalnie nie pokażę wam wszystkich, bo tego jest dosyć sporo, więc jeżeli was to interesuje bardziej, to zapraszam serdecznie właśnie też do opisu, będziecie sobie zerknąć na wszystko. Ja tylko przelecę przez najciekawsze chyba rzeczy, moim zdaniem. Kiedy nastąpi premiera? No w sumie po to się zebraliśmy w tym odcinku, więc przeczytam. Styczeń 2022. Końcówka roku była dość ciasna, jeśli chodzi o premierę na rynku MMORPG, więc zdecydowaliśmy się na styczeń. Dokładna data co do dnia zostanie jeszcze podana, więc śledźcie kanały Social Media i stronę główną. Zakładam, że jeżeli w styczniu, to jakoś w połowie, więc myślę, że będzie co robić. Może jakieś ferie zimowe wtedy będą, sobie super by było, więc zobaczymy. Czy gra będzie dostępna na Steamie? Bierzemy to pod uwagę. Na początku tytuł będzie dostępny wyłącznie przez naszego klienta gry, którego będzie można pobrać ze strony głównej. Czy gra pójdzie na każdym Windowsie? Broken Ranks na pewno będzie można uruchomić na systemach od wersji 7 aż do Windowsa 10, zarówno 64-bit, jak i 32-bit. To jest ciekawe, bo niedługo ma w ogóle wyjść Windows 11, nie? Coś tak, takie plotki słyszałem, nie wiem, ostatnio pod kamieniem żyłem strasznie. Ale 11 wyjdzie, mam nadzieję, że tam Broken Ranks będzie działało, bo trochę sobie głupio sobie zaktualizować system do wersji i nie mógł wtedy pograć przez to, nie? Ale chyba będzie działać, chyba wszystko z 11 będzie kompatybilne z 10, więc raczej nie ma się co martwić. Czy pojawi się również wersja mobilna gry, a jeśli tak, to kiedy? Oby się pojawiła, zobaczmy. Pracujemy nad wersją mobilną Android oraz iOS, aczkolwiek priorytet ma wersja PC. Oficjalna premiera będzie dotyczyła gry na PC, a mobilna wersja zostanie udostępniona w późniejszym terminie, o którym będziemy informować. Czy gra będzie cross-platformowa? Tak, zarówno wersje mobilne, jak i wersje stacjonarne PC Mac pozwolą na wspólną rozgrywkę. Nie nastąpi to jednak od razu po premierze, gdyż w pierwszej kolejności skupiamy się na wersji PC. Czy wyjdzie Broken Ranks na konsolę? Aktualnie nie mamy tego w planach. Też często się przewija pytanie, ja dostałem w ogóle mnóstwo wiadomości i widzę, że ludzie dalej nie ogarniają za bardzo tego. Więc jest pytanie, co stanie się z kontami, postaciami i serwerami The Pride of Taern? Serwery Taern zostaną uruchomione w wersji Broken Ranks, a konta wraz z postaciami zostaną przeniesione do nowej wersji gry. Postępy zdobyte w Taern nie będą usuwane, ale planujemy uruchomić też nowe serwery, na których gracze będą mieli świeży start. Też są do mnie pytania, co planuję zrobić, jeżeli uruchomię nowy serwer. Słuchajcie, rozwieję wszystkie wątpliwości, wchodzę na nowy serwer, dlatego też nie chcę mi się za bardzo teraz grać w Taerna, bo po prostu wiem, że niedługo będzie tak jakby vibe, będzie start od początku. Ja no planuję powalczyć, nie powiem, że będę walczył o topkę, bo teraz też mam troszeczkę innych obowiązków, ale myślę, że będę dużo grał, będę chciał utrzymać jakiś tam fajny ranking, więc dlatego w sumie zbieram siły na tego Broken Ranksa, a w Taerna jakoś tak ostatnio odpuszczam. No
O, ja mam szczerze, nawet nie wiem, jakie są zmiany. Myślę, że sobie to nagramy w kolejnych odcinkach. To może być całkiem ciekawe. Więc tak, przechodzę na nowy serwer i tam będziemy sobie grali. Uczestniczyłem lub uczestniczyłem w Open Becie Broken Ranksa, czy po premierze będzie można korzystać z tych postaci. Niestety nie, postacie służyły tylko do testów, co wcześniej podkreślaliśmy. Zostaną przez nas usunięte. Chcemy, aby każdy gracz miał równy start na nowych serwerach. No niestety, więc w sumie dlatego też na otwartej becie 2 mnie nie było, bo w sumie ja nie lubię, wiecie, to jest właśnie to, że ja nie lubię grać po to, żeby był zaraz vibe, bo jak zaraz będzie vibe, to mi się nie chce grać i w sumie też dlatego sobie odpuściłem i zarówno drugą otwartą betę, jak i teraz TR-na. I w sumie z informacji ciekawszych to tyle. Mówię, pełna wersja faku jest w komentarzu, przypięta i też w opisie, więc jeżeli chcecie, to sobie zerknijcie, a my przechodzimy. Dalej mamy jeszcze devbloga i na devblogu mamy też bardzo fajne rzeczy, więc posłuchajcie. Na początku tutaj są jakieś pierdoły, oczywiście wszystkiego nie będę czytał. Tutaj twórcy mniej więcej piszą jeszcze, co się teraz dzieje w tym Broken Ranksie, nad czym pracują i że w sumie są zadowoleni, że nie było błędów serwera, tak dalej, że serwery były stabilne na Open Becie. Jakiś czas temu wspominaliśmy o rzeczach, nad którymi pracę zawiesiliśmy i przełożyliśmy na później. Sprawa dotyczy głównie kilku instancji, Waldaroga, Marionetki, Ducha Zamku i Aqua Regisa. Decyzja o ich losie nie uległa zmianie, na premierę nie będą dostępne. Chcemy was jednak uspokoić, te instancje to pierwsza rzecz, na której skupimy się po premierze i mamy nadzieję, że nie zdążycie mocno odczuć ich braku, zanim powrócą w odświeżonej formie. I to jest w ogóle takie ciekawe, bo pamiętam, że jeszcze kiedyś były takie myśli, żeby szybko teraz expić te bossy, wiecie, żeby sobie nachapać rarków i tak dalej i potem sprzedawać za ogromne sumy. Jeżeli w sumie chcecie sobie zachować postać i grać na serwerze z Taerna, w sensie na Tolnorze lub tam na Oslorze, no to myślę, że to jest całkiem spoko taktyka, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że te rary są teraz wyłączone. Ale chyba nie są wyłączone. Nie wiem, nie grałem 4 miesiące w Taerna. Jeżeli są wyłączone, to mi napiszcie w komentarzach, bo w sumie nie wiem. Wiem, że chyba z V2 są wyłączone itemki, albo tarcza jest V2 wyłączona. Nie wiem, Jezu, widzicie, jak jestem dziadkiem? Nic nie wiem, Boże Święty. Mamy także tutaj sobie kreator postaci, który został troszeczkę zmodyfikowany, możemy w końcu robić babeczki. Tutaj w sumie się sporo informacji też odnosi do tego, co już było na Open Becie drugiej, w sensie, że są jakieś ulepszenia ekwipunku, w sensie interfejsu, jakieś ograniczenie ilości kliknięć koniecznych do zagadania z NPC, ładniejsze animacje, efekty, szybsza grafika, coś tam, jasne oznaczenie agresywności mobów i możliwość dokładnego sprawdzenia zasięgu, więc to pewnie już widzieliście, no ja mówię, mnie to ominęło, ale tak to wszystko wygląda. Zapewne wielu z was ucieszy informacja, że wraz z premierą zostanie zliftingowany również system ulepszania, a co za tym idzie craftingu flash. Tak, już nie będzie trzeba polować na Rizurula, żeby zrobić WF wiedzy. Ale nie tylko pod kątem przepisów wejdą zmiany, o czym przekonacie się już niedługo. Jezus Maria, jak ja się cieszę, że w końcu ta gra wyjdzie, w sensie wszystko będzie na nowo, wszystko będzie świeże, chce mi się totalnie grać. Ostatnio, jeżeli śledziliście moje poczynania na Discordzie, na którego was zapraszam, tam aktualnie jest troszeczkę martwo, ale mam nadzieję, że to odbudujemy, to dużo grałem New Worlda i na New Worlda już nie mogę patrzeć, więc z chęcią sobie wrócę do Taerna. No i tutaj jest bomba na koniec. Jednak największą nowością będzie już wspomniana przez nas na jednym z blogów wyszukiwarka drużyn. Uznaliśmy, że ze wszystkich większych funkcjonalności ta jest najważniejsza i konieczna do wdrożenia na premierę. W końcu gramy w MMORPG, gdzie podstawą jest łączenie się w drużynę. Chcemy więc to ułatwić. Dzięki wyszukiwarce skróci się czas szukania slota. Nie będzie trzeba już wisieć na czacie, żeby znaleźć party. Mamy na widoku więcej różnego rodzaju usprawnień i dodatków, ale postanowiliśmy rozwijać je już w update'ach, żebyście wraz z nimi mogli się cieszyć nowymi funkcjonalnościami, które systematycznie będą dodawane. I to jest najlepsza informacja i w sumie znalazłem ją dopiero teraz, bo nie wiedziałem o niej, nie doczytałem tego, więc jestem zadowolony, że będzie wyszukiwarka drużyn, to prawdopodobnie bardzo usprawni. No to, Jezus, to masakrycznie usprawni grę, nie będzie trzeba prawdopodobnie pisać co 3 sekundy na czacie drużynowym, że szukamy kogoś na danego bossa. To nawet nie wyobrażam sobie, jaka ta gra będzie przyjemna, kiedy ta wyszukiwarka drużyn wejdzie. Jeżeli to będzie na przykład działało tak, jak wiecie, tak jak w LoLu, albo że po prostu będą otwarte poczekalnie, będzie można dołączyć, to będzie tak sprawne, Boże Święty, coś pięknego. No i to jest jeszcze jakaś skórka, proszę bardzo, trochę gościu wygląda jak Garen, ten jak Lich King. No a tutaj jest nawet napisane, wyszukiwarka będzie podzielona na 3 kategorie, w których będzie można zarówno zakładać drużynę, jak i szukać przydzielenia do już istniejącej. Mamy tutaj 3 opcje, mamy instancje, czyli typowo na bossy. Mamy zaawansowane, czyli prawdopodobnie tutaj będzie można na przykład sobie wybrać, wiecie, że wpłacamy 40k na Zeta, że na przykład na podkach lecimy tak dalej, albo że tylko na oparte profesje, dobra, ciekawe. Jeszcze jest zakładka inne, ta kategoria będzie służyła do wszystkich pozostałych aktywności niezwiązanych z tancami bossowymi, takich jak na przykład szukanie drużyny na exp, na zwykłych mobkach, kogoś do pomocy w questie lub slota na event. Jezus, to wygląda tak dobrze, mam nadzieję, że będzie takie piękne jak na obrazku. W przypadku wypraw na bossy będzie dostępna opcja teleportu z zielonych pól, znajdujące się w otwartych krainach w okolicach instancji, miejsce potworów,
Miejsce teleportów będą umieszczone w taki sposób, by nie można było minąć pól, które z założenia mają być problematyczne. Czyli na przykład teleport pod Moranę zostanie umieszczony w Vayr, a nie na stoku. Podłączeniu do drużyny zostanie udostępniony czat, na który będzie można kontaktować się z członkami drużyny, bla bla bla. Okej. Okay. I tak jak w sumie teraz na turniejach, z tego co kojarzę. I tu jest jeszcze jakaś zmianka o 2D, jeżeli kogoś to interesuje jeszcze. 11 listopada pojawi się Hetman Nawałnica. Mówię to za każdym razem, kiedy jest biały ekran przede mną i coś czytam. Więc znowu się ten Hetman pojawi i co jeszcze? Jeszcze można sobie platynowe skrzynki potwierdzić, będzie zrespiony platynowy resp. Okej, i to w sumie jest tyle, jeżeli chodzi o wszystkie informacje, więc z ważniejszych kwestii to... No to tyle po prostu. Chciałbym teraz jeszcze chwileczkę sobie tutaj z wami pozostać, jeżeli kogoś to interesuje, jak nie, to będziecie wyłączyć film prawdopodobnie. Co słuchajcie, co dalej z tym kanałem, czy ja będę nagrywał tego TRN-a, czy nie? Myślę, że będę, ale nie jakoś super dużo, w sensie, no... Nie ukrywam, że nie będę raczej grał sobie poza kamerą w TRN-a, bo po prostu mi się nie chce, bo i tak będzie vibe, będzie wszystko od początku. Jedyne co będę robił, to prawdopodobnie robić sobie kasowe, żeby sobie móc później kupić platynkę i konto platynowe. Więc z TRN-a pojawią się filmy, chcę dla was nagrać reakcje na zmiany tam barbarzyńcy i chyba druida i kogoś tam jeszcze zmieniali, boże, nawet nie wiem. Wiem, że barbarzyńcy zmieniali dosyć konkretnie. Wyobraźcie sobie, że ja totalnie nie wiem, co oni tam zrobili. W sensie wiem, że barba dostał jakiegoś debuffa, może teraz atakować dystansowo i jeszcze chyba... usunęli mu ryk, czy coś takiego, no nie wiem. Tak czy siak zobaczymy sobie to w przyszłym odcinku, mam punkty na reset, więc ogarniemy sobie to. I co? I dziękuję, jeżeli tu zostaliście ze mną do końca, w ogóle jeżeli zostaliście na tym kanale, bo parę miesięcy mi nie było, to 4 miesiące przerwy to jest naprawdę dużo. Nie chciało mi się totalnie nagrywać, no gorszy okres, że tak powiem, więc mam nadzieję, że teraz sobie wrócimy. Ja też planuję, no planuję to wszystko skreślić ten kanał, nie powiem, że chciałbym na Broken Ranksa wystartować fajnie, żeby w styczniu, wiecie, żeby to jakoś fajnie wszystko wyglądało, mieć duże zasięgi, żeby z pompą wlecieć i po prostu nagrywać dla was dużo filmów z tego Broken Ranksa, a póki co zainteresować was czymś innym, czym to jeszcze zobaczymy, mam parę takich małych pomysłów, może wam się spodobają i co, zapraszam serdecznie na Discorda, na inne socjalki was w sumie nie zapraszam, bo wszystko umarło, więc muszę to skreślić powoli, więc na przykład na Instagrama was nie zapraszam. Chyba, że chcecie, to sobie widzicie, tam parę zdjęć jest. I tyle, do zobaczenia moi drodzy. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale już za parę dni. Będę was informował na bieżąco, jeżeli coś się będzie ciekawego działo. Napiszcie, co sądzicie o Broken Ranksie. Do zobaczenia, papa i cześć. Wstawaj, samuraju. Mamy modliszkę do pokonania.